Zdrowia. Socjalizm zawsze chce dobrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No chcę dobrze, ale nigdy nie wychodzi. Czerwony Obama, komunista Obama zrobił taki numer, który właśnie w zeszłym tygodniu Trump, no czy konserwatywny, czy niekonserwatywny, w każdym bądź razie nie socjalista, i Trump to odkręca. Bardzo często wszyscy ci ludzie, którzy są za życiem, są krytykowani przez skrobankowców za to, że w zasadzie bardziej się interesują tym płodem w łonie matki niż dzieckiem urodzonym. No to jest takie właśnie atak, że rodzi się tyle dzieci i co z nimi robicie? Martwcie się o te dzieci, które się urodzą, a nie o te dzieci, które się nie urodzą. Jak mają się nie urodzić, to się nie urodzą i tak dalej, i tak dalej. No i to antyskrobankowcy, co są atakowani właśnie, pro-life, za życiem i tak dalej. No ale w Ameryce to jest taka sprawa, że w zasadzie domów dziecka to nie ma. Nie ma takich domów dziecka zorganizowanych w ramach budynków, gdzie tam klasy są, gdzie tam mieszkają te dzieci od młodego, od paru lat, powiedzmy do kilkunastu lat. Są rodziny zastępcze. Co to znaczy? No, rodziny zastępcze to, jak sama nazwa wskazuje, no i znacie przypadki, przypuszczalnie z Polski. W Ameryce po prostu, jeżeli dziecko jest sierotą, czy rodzice są pozbawieni praw obywatelskich, rodzicielskich, no to dzieci są przekazywane do rodzin, które będą je wychowywały. No jest to jakiegoś rodzaju też biznes, to państwo, podatnik płaci, także ma to swoje negatywne strony, no ale ma też swoje pozytywne strony, że te dzieciaki wychowują się mniej więcej w jakichś takich bardziej naturalnym środowisku niż dom dziecka, gdzie są wychowawcy, gdzie dzieci wstają jak na koloniach, tak? No to był właśnie ten zarzut, że to jest jak obóz jakiś taki, no nie tyle pracy, ale jakiś kemping bardziej niż rodzina, że tym dzieciakom brakowało tych codziennych gotowania, sprzątania, jedzenia tam z tymi przybranymi rodzicami czy rodzeństwem i tak dalej, i tak dalej. No i te domy zastępcze bardzo często są chrześcijańskie, no bo w zasadzie przepraszam, chrześcijanie praktykujący, no to statystycznie adoptują dzieci dwa razy częściej niż powiedzmy ludzie niepraktykujący. Katolicy adoptują trzy razy więcej niż ludzie niepraktykujący, no a protestanci, nawet niektóre ewangelicy, no to nawet pięć razy częściej niż niepraktykujący. Także to jest duża proporcja, także tam widać w tym wszystkim, że te serca i te domy chrześcijan, katolików, czy tam protestantów, no to są bardziej otwarte niż tych ateistów, którzy jakoś odrzucają wiarę, ideologię, religię i tak dalej. No i są po prostu zagorzałymi lewicowcami, zagorzałymi komunistami, nie pokładającymi żadnej wagi do wychowania i do moralności jako takiej. Także to jest właśnie ciekawe statystyka, ciekawe spojrzenie na zachowanie dzisiejszej młodzieży, na zachowanie dzisiejszego społeczeństwa, ogólnie na zachowanie całych narodów, tak? Te narody i państwa i kraje, które w zasadzie odchodzą od tej spójności religijnej, od tego światopoglądu, tej moralności i tak dalej, no to wszystko upada. To jednak to było jakieś spoiwo, które łączyło tradycje, wskazywało moralność i tak dalej, i tak dalej. No ale Czerwony Obama na parę dni, w zasadzie na tydzień czy na dwa, zanim ustąpił ze swojego
urzędu, zanim opuścił Biały Dom, no to jeszcze zdążył zmasakrować instytucję adopcji, powiedzmy. Co on zrobił? On nakazał, on powiedział, że w zasadzie federalny rząd powiedział, że wszystkie te programy federalne dla dzieci, które opiekują się dziećmi adoptowanymi, to będą zakazane. No, będą zakazane, dlatego że nie wierzą, że te organizacje nie wierzą, czy nie akceptują małżeństwa, czy związków pomiędzy homoseksualnym, można powiedzieć. No i to jest ta kara państwowa, ta kara komunistyczna, powiedzmy, na poziomie państwa, które rozdziela państwo i religię. W zasadzie państwo ściga religię, tak, że kiedyś 200 lat temu, 250 lat temu, to ci, którzy wystawiali te fundamenty na tą demokrację amerykańską, no to mówili, że ma być państwo tu, kościół tu. No a o co to chodziło? No o to chodziło, że za króla angielskiego, no to król zmuszał ludzi do chodzenia do tych zborów protestanckich i to było właśnie to rozdzielenie. To było to rozdzielenie, że nakazywał chodzenie i dlatego rozdzielono. A teraz to jest to, że państwo, powiedzmy, laickie, komunistyczne, socjalistyczne, Obamy, można powiedzieć, no to zakazuje. No, tak, także to jest dramatyczna zmiana, tak? To jest 180 stopni. Kiedyś byli w stanie wrzucić do więzienia kogoś, kto nie poszedł w niedzielę na mszę, a teraz chcą wrzucić do więzienia, że ktoś pójdzie na mszę, albo chcą wrzucić do więzienia za to, że powie, że nie podoba mu się sodomia, tak? Także komunizm, lewactwo ateistyczne, lewactwo bez religii, lewactwo bez wiary, po prostu to robi. No i lewactwo Obamy zrobiło to, że zakazało adoptowania. I dużo, dużo konsekwencji, no, łatwych do przewidzenia, bo w Filadelfii w 2018 roku w marcu brakowało ratusz Filadelfii zabronił organizacji katolickiej właśnie adoptowania, dlatego że jest tam nauczany w domach katolickich było nauczanie o małżeństwie, tak, jako tradycyjnym, naturalnym kobieta i mężczyzna, z czego pochodzą właśnie te dzieci, między innymi te dzieci, które mieli ojca i matkę, tak, i ratusz homoseksualny mówi, że to jest niedobre, żeby nauczać, że rodzina to jest matka i ojciec, tak, no to jest dosyć dziwaczne. W Michigan prokurator generalny właśnie też używał argumentu Obamy, kiedy oni skasowali Stanowy. Stanowa była organizacja, która w zasadzie współpracowała z instytucją charytatywną Świętego Wincentego, no, organizacją, która adoptowała dzieci. No i Filadelfia też to skasowała. No, sędzia w zasadzie zawiesił to zabronienie. No i to się oparło się o Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. No i powiedzieli, że w zasadzie organizacja katolicka, jeżeli daje jakąś usługę, no nie usługę, czy jeżeli świadczy tą służbę społeczną, no to przeważa to, że oni dają tą służbę społeczną, przeważa to nad tym, że Obama wydał zarządzenie, że jeżeli oni się nie zgadzają z pojęciem małżeństwa, no jest sprawa czy interes dzieci postawiony, powiedzmy, na najwyższym poziomie, ale tego rodzaju dyskusje dyskusje są. No wiadomo, co się dzieje, kiedy wszystkie te religijne, te organizacje bazowane na wierze i
i religii są odsuwane. No w Bostonie, w Massachusetts to było w ten sposób zrobione, że jeżeli, kiedy Massachusetts to zabroniło robić, no to w pewnym momencie 50% tych wszystkich młodych sierot, no w zasadzie zabrakło dla nich mieszkań, no domów, rodzin i tych zastępczych, no i wtedy co się dzieje? No wiadomo, że idzie bezdomność od razu idzie, przestępczość wzrasta, bezdomność, bezrobocie, przestępczość, no wszystkie te bardzo negatywne rzeczy, kiedy dzieciaki są opuszczone, bo państwo, czy rząd, czy ratusz, czy województwo chciało zrobić, no nie wiadomo, czy na złość, nie wiadomo, co oni chcieli zrobić, bo to jest właśnie to najgorsze, że jest pewna grupa ludzi, która jest aktywna, czy jest bardziej taka prężna i robi coś, no jeżeli państwo, czy rząd, czy politycy mówią, że wy nie będziecie tego robić, no ale nikt inny tego nie będzie robić, no to jest po prostu kretyństwo, to jest kretyństwo i po prostu coś nieprawdopodobnego. W 2011 roku w Illinois właśnie też zrobiło coś podobnego. No i w pewnym momencie 1500 młodych sierot zaczęło trafiać z rynny, z deszczu pod rynny, jak to się mówi. Także Trump zrobił coś dobrego w zeszłym tygodniu, no bo powiedział, że te wszystkie organizacje bazowane na wierze, bazowane na religii, to muszą być dużą częścią właśnie tego systemu pomocy społecznej, tego systemu opieki nad sierotami. No wiadomo, że odsunięcie jednych tych organizacji bazowanych na wierze, no to był dziadowski ruch ze strony Obamy, no i jego to komradów, towarzyszy komunistycznych. No i te nowe przepisy właśnie to z powrotem wracają jakieś ten Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej do jakichś normalnych sytuacji, kiedy no bo to wszystko było bazowane o tym, było mówione, że jest dyskryminacja przeciwko homoseksualistom, co w ogóle nie ma sensu i tam żadnej dyskryminacji przecież nie ma, tam tylko jest opinia, że coś jest ważniejsze niż powiedzmy homoseksualizm, że małżeństwo jest dla tych ludzi ważniejsze. No, trudno, żeby mówić, że homoseksualizm jest wspaniały i tak dalej, czy identyczny. No, ludzie mają prawo do wypowiedzenia, a interes jednak dzieci w tym wszystkim jest najważniejszy i nie można pozwolić do tego, żeby ta wojna kulturowa, żeby te nowy świat, nowe podejście, nowe widzenie, czy formowanie społeczeństwa odbywało się właśnie kosztem dzieci. No, dlaczego chrześcijanie tak do tego podchodzą? No jest w zasadzie normalne wytłumaczenie tam w Biblii, tam w paru miejscach właśnie jest wspomniane opieka nad wdowami i dziećmi, no wiadomo też Józef tam opiekował się Jezusem, Maria urodziła, także to wszystko jest, no jest ta miłość do dzieci, tak, jest ta miłość i opieka, tak, także to jest to jakoś tam w tym wychowaniu chrześcijańskim, w tym wszystkim to się dzieje. No i w Ameryce jednak ingerencja urzędników ateistycznych, urzędników laickich w tego rodzaju zachowanie, no to jednak zmienia ten całą sytuację. No jest kryzys, cały ten system opieki czy rodzin zastępczych, no to jest
No jest tragicznie, tam okres oczekiwania jest strasznie duży, te dzieciaki są przesuwane bardzo często, no bardzo dużo ma najróżniejszych problemów i tak dalej, ale jednak sekulariści, ateiści, agnostycy to jednak nie mogą zabraniać innym, którzy robią dobrą robotę, kiedy sami nie robią, tak, no bo to jednak jest pies ogrodnika, jak to mówią, i wrzucanie kamieni do cudzego ogrodu i się po prostu cieszenie. To jest bandyckie podejście do społeczeństwa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek do naciśnięcia, dzyń, dzyń, powiadomienia o codziennych filmikach. Wysyłajcie, przesyłajcie, polecajcie. Facebook, wykopy i tak dalej. Piszcie pytania. Może usłyszycie odpowiedzi od innych. Na pewno usłyszycie ode mnie. I do następnego codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.